tym odcinku chciałbym Wam pokazać piecyk, taki sposób, jeden oczywiście z wielu, na grzanie namiotu zimą, czy to na kempingu, czy to na obozie, czy to po prostu na rybach. Jest to piecyk Zebra, jak wspomniałem. Jest on piecykiem na naftę, a za chwileczkę troszeczkę więcej Wam opowiem. 3 lata już go mam, więc chciałbym się z Wami podzielić moją opinią na temat tego pieca. Teraz Wam chciałbym przedstawić bliżej mój piecyk Zebra. To jest model bodajże RS chyba 1220. Dokładny model podam w opisie, jakby, ale jak wpiszecie piecyk Zebra naftowy, będzie czarny. To jest tylko jeden model, który oni mają, reszta mają takie elektroniczne. Jeśli chodzi o gabaryty, to teraz jakby piecyk sięga do kolana. Też wszystkie dane, takie wysokość tak dalej, to podam Wam w opisie, jakby kogoś to bardziej interesowało. Odpalimy sobie teraz go, ale najpierw tutaj coś ustawimy. On jest otwierany. W środku jest knot, ten taki czpień grzewczy i tu jest taki szklany jakby grzarnik z metalową siatką na dole. Ok, ja sobie go zamykam i teraz jak wygląda odpalanie, co w ogóle mamy z przodu, wiadomo, część, która grzeje, pokrętło, tutaj jest zbiornik paliwa wraz z, tak powiem, z takim poziomem, ile tego jeszcze tej nafty mamy, sobie go odpalę i podczas filmu się będzie nagrzewał, więc zobaczycie, jak długo on się nagrzewać będzie, więc czas start. Należy przytrzymać, aż pojawi się płomień z żarnika i jak już się płomień pojawia, to będzie nam się fajnie rozgrzewał. Jeśli chodzi o, słuchajcie, o piecyk, to muszę Wam powiedzieć kilka rzeczy. Dla kogo on w ogóle jest? No na pewno dla osób, które dużo spędzają czasu nad wodą wczesną wiosną, późną jesienią, czy nawet zimą, tak, bądź po prostu chcą mieć ciepło. I właśnie chodzi o jego plusy i minusy. On podczas odpalania oraz zamykania go, on wydziela bardzo specyficzny zapach, zapach takiej nafty. On oczywiście się utrzymuje tylko przez chwilę, później znika. No i jak ktoś ma wrażliwy, że tak powiem, węch i czuje, no to w namiocie, u góry namiotu potrafi się zbierać ten zapach, tak? To są jednak spaliny, bo on ma pojedynczą komorę spalania, a nie podwójną. Są jeszcze takie z podwójną komorą. Więc szczerze, jeśli miałbym Wam polecić, to kupujcie te z podwójną komorą. Dopłaćcie kilkaset złotych, nie wiem jakie są różnice, czy znajdziecie gdzieś po prostu używkę, ale żeby była podwójna komora spalania, wtedy jeszcze dopala te spaliny i w ogóle nic nie czuć. O, chyba branie. Czy będziemy mieli branie, słuchajcie, na żywo, sprawdźmy to lepiej. Nie, to nie, chyba nie. Dobra, wracamy do Zebra. Więc podwójna komora spalania naprawdę będzie robiła robotę w tym piecyku. Jeśli chodzi o wydajność, no bo to tak naprawdę wszystkich nas interesuje. Pojemnik, bak, 4 litry, tak? Te 4 litry starczają nam na około, według producenta, 17,5 godzin palenia. I teraz jestem akurat na zasiadce na spalonej, to faktycznie tak jest. Faktycznie tak jest, bo pamiętajmy, że jeśli na przykład jeszcze tego baniaka idzie do tej wanienki pod spodem, gdzie się moczy knot, to tam też jest jak dodatkowy, nie wiem, z 200 ml szklanka, dwie tam są wlane, więc jakieś pół litra, 200 ml ponad tam jeszcze jest, a tutaj, słuchajcie, 200 ml spala się według producenta na godzinę. Więc ta wanienka daje nam dodatkową godzinę tak naprawdę palenia się tak naprawdę tego piecyka. Więc to jeśli chodzi byłoby o tą wydajność, to jest 17,5 godziny i faktycznie tak jest, jestem na rybach, jest 18 godzin, palił się piecyk. Jest ok, jest super. Wiadomo, jeśli będzie bardzo zimno, będzie w bardzo zimnym miejscu, nie będzie na dworze, będziemy chcieli się nim ogrzewać, no to też to spalanie, wiadomo, będzie inne. Zobaczymy, jak on teraz tutaj się już ma. Bo jeszcze nam się rozpala i to, słuchajcie, czuć. No minęło dopiero kilka chwil, ale on tak właśnie ma, że on się wolniej po prostu będzie nam tutaj rozpalał. I to tak naprawdę, słuchajcie, są najważniejsze rzeczy, tak? Czyli długość palenia się, pojemność zbiornika, jeśli chodzi o naftę, no to ja używam oryginalnej Toyotomi, ale mam znajomych, którzy używają normalnej nafty oczyszczonej i też jest wszystko ok. To już wy wybierzcie sami, jakiej nafty chcecie używać. On się już, słuchajcie, nam fajnie rozpalił. Nie wiem, ile tu minęło, na filmiku będzie widać. Nie będzie tu widać tego czerwonego takiego żarnika, bo po prostu spada na niego słońce i tego nie widać. Później ewentualnie zrobię Wam przebitkę w nocy z namiotu i to będzie wyglądać kosmicznie, wtedy zobaczycie, to Wam wrzucę taką przebitkę po prostu z namiotu, bo dzisiaj na pewno będziemy go odpalać, to sobie zobaczycie, jak on w namiocie w ogóle wygląda. Tak więc no cóż, no to widzicie, no
Grzeje mega, no troszkę się kolorek zmienił, no ale to mówię, on jest teraz na dworze. Bardzo fajne, przyjemne, daje ciepło. Nawet słuchajcie, jak jedziecie na taką nockę, że nie chcecie zostawać, chcecie mieć ciepło, bierzecie piecyk, stawiacie sobie go przed namiotem i was grzeje zimą. Piękna sprawa. Też można sobie w taki sposób tego piecyka użyć, a nie tylko w namiocie. Ja słuchajcie, też go używałem w domu, też daje radę, ale najważniejsza kwestia. Wentylacja w namiocie. Musicie mieć wentylację w namiocie. Tak samo w domu, jakbyście chcieli używać w jakiejś drewutni i tak dalej, musi być wentylacja, bo jednak te spaliny są. Tak? I dobrze by było zrobić taki trochę taki przewiew fajny, tak? Że na przykład, nie wiem, jak mamy namiot z moskitierami różnymi, teraz większość karpiarzy ma takie namioty, że ma na przykład okna z tyłu, bo to już jest taki teraz standard, to nie wiem, otwieracie sobie na przykład jedno okno z tyłu, jedno z przodu, żeby był przewiew po prostu przez namiot. I tak będziecie mieli tak gorąco, będziecie leżeć na łóżku jak jaszczurka, uwierzcie mi, ale będziecie mieli ten przewiew i jakby temperatura będzie też ok, bo musicie sobie regulować wtedy temperaturę, bo on nie ma regulacji, to też sprawa, on jest albo zero, albo full, nie? Tak, on jest zero albo full, to powinienem powiedzieć od razu, on jest zero albo full, nie ma nic po prostu pośredniego. Jak się go wyłącza? Albo po prostu uderzenie, nie będę go teraz go bił, albo naciskamy ten czerwony guzik, ja sobie teraz go wyłączę, i on jest wyłączony w tym momencie, od razu spada temperatura i on teraz zacznie, ale szczupak goni, i on teraz zacznie no, wydawać taki bardzo, bardzo specyficzny zapach polenia nafty. Ja wam teraz pokażę ten zbiornik, bo jeszcze w sumie wam go nie pokazywałem. Tutaj możecie coś, tu jest tylko bardzo ciepło. Dzisiaj ja tu mogę położyć normalnie rękę, nie parzy mnie. Można sobie tutaj położyć na przykład czajniczek z wodą rano, żeby mieć ciepło. No też fajna opcja na zaoszczędzenie energii w kuchence, bo wodę, którą kładziemy, jest naprawdę cieplutka, wystarczy tylko krótko gaz i już mamy taki januszowy tip. Tak wygląda, słuchajcie, ten zbiornik. On mieści tutaj 4 litry. Tutaj ma taki wskaźnik. Jak się dotąd dochodzi, no to wiemy, że tu jest jakieś 30% nam już zostało, tak? Widać, gdzie tu jest ten. I jak lejemy, tak, to też lejemy tylko do tego znacznika. Dlaczego? Ponieważ nafta podczas grzania się, podczas temperatury się rozszerza. I nie możemy dopuścić do sytuacji, że nafty będzie za dużo w zbiorniku, żeby ona nie miała gdzie się rozjeść, bo ona po prostu powiększa podczas temperatury, ona powiększa swoją objętość, ta nafta. Więc lejemy tak, jak mówi producent. Tankowanie banalne, teraz nie będę pokazywał, odkręcamy ten korek, tak, pakujemy do środka sobie naftę, wlewamy, zakręcamy. Jest klasa, naprawdę. Więc jeśli chodzi o piecyk, to tak naprawdę tyle. Mam nadzieję, że recenzja wam się podobała. Ja stwierdziłem, że ten piecyk no, ratuje mi teraz tą zasiadkę, no bo jest naprawdę... Dzisiaj jest teraz ładny. Widzicie, to jest pierwsze słońce od środy, jest sobota, ja to robię w sobotę. Od środy nie było takiego słońca, zapomnijcie w ogóle o tym. Trochę może było w pierwszy dzień, tam są chmury. Więc piecyk naprawdę robi nam robotę. W namiocie jest po prostu suchutko, bardzo przyjemnie. Wracamy po rybie do namiotu, jest ciepło, super, ekstra. Tak więc, jeśli wam się podoba recenzja, zostawcie suba, dajcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnych filmach. Pozdrawiam i do zobaczenia.